Siemem, szkoda, jestem proprietarzem Games, witam was na moim gospodarstwie. Ej, zajmijmy się z Bionem. Żyta, pogarniłem sobie wszystko, poza odcinkiem między naganiami, ale to jest bardziej, więc lecimy z tematem. Co? Odpalamy? Myślę, że polowa dwójka będzie sam raz. Czekajcie, co jest? A, no tu. Także coś mi się skiczkało? Nie. Trzeba nie od... O kurwa, nie to. Tego, dobra. I lecimy. Zobaczymy. Pokazuję, że to jest prawica, tak? Dobrze. Przymartwiłem z jednej strony, że nie będę mógł tego ukisić sobie na pyzmę, ponieważ myślałem, że to ma swoje oddzielne, tak powiem, zapotrzebowanie. Będzie trzeba to sprzedawać, ale na szczęście nie. Więc paszy jak na pewno mi starczy dwa razy tylko stawy na siano, jeden pokos na kiszonkę i jedne żyto na kiszonkę i myślę, że będzie w tym sezonie będzie wystarczające. Do tego, że jeszcze przecież będzie kukurydza. Tak, byśmy mieli takie powiedzmy trzy pryzmy, ogólnie kiszonek, właściwie na moim gospodarstwie 18 800 na koncie, nic nie jest źle. No to będzie nas, może na tym odcinku to nie, bo jeszcze teraz trzeba nie jeszcze poorać, wapnorać, poorać tutaj. Trochę będzie roboty. Obornika nie daje, ryzykuje, nie daje obornika, więc będzie tylko tak tutaj na szybko będzie wpakowane wapno, zaorane i będzie tutaj zasiany. Powiem szczerze, tak mi się zdaje, że będzie lepiej. Dobra, trójkę wrzucimy, 10 na godzinę. Dobra, może być. Niechę na godzinę. Nie wiem, 10. No wiecie, jedna lekko filtrzenie, a jeszcze są z 60. A wiecie, że 60 już. Właśnie nie będzie latała, ale szczerze, przepraszam. No bo jak jest większy kąt, no to lepiej wygląda. Wiecie, a stan większy kąt w tej przyczepie, to będzie już miało troszeczkę przełożenie na lepszy uciąg. I jeden się rzekł na pokład w razie W. Cyk, cyk, cyk. No powiem tak, jakoś mocno nie sypnie. Może wiadomo, że trochę późno chciałem też to na kiszonkę. Ale tragedii nie ma. Nie ma tragedii. W tym sezonie pewnie żyto na kiszonkę będzie typowo przy tym samym domu. Na dużym kawale właśnie pożycie. No tak, że to, że pożycie będzie, ale będzie lepiej do odwozu, bo kawałek drogi będziemy mieli do odwozu, a tak to wiecie. Ogólnie co zrobiłem, widzicie, dodałem sobie moto godziny do case'a, żebyście już bardziej czego nie pisali, że nie ma tych moto godzin. Więc już można sobie na spokojnie poganiać. No jest tak, następny odcinek. Albo wapno i będzie tylko orka tutaj a i siewy. Więc trochę tu trzy odcinki z tego jednego pola niestety będą, no ale wiadomo, trzeba trochę to nadgonić. Jeśli chce się tu fajnie to ogarnąć, tak? Pyk, pyk, pyk. Każdy tutaj mam, wiecie, przejazdu byśmy sobie przejechali przez rów, ale że tu nie ma żadnego kładki, nic się nie da, musimy nasuwać sobie na około. Taki urok tego pola. Też myślę, że czego tutaj kładkę to zrobię, jeśli to mi kupię. Raczej kładkę tutaj zrobię, żeby po prostu móc sobie komfortowo tutaj ogarniać temat tego wszystkiego. Dobra, trzeba by to chyba buty odpalić już na początku i światełka. Jeśli to nas nie doprowadzi. W razie czego, dobra, i możemy sobie grzać. Choć asfaltem jedziemy niby blisko, ale jednak tutaj policja też może jechać i nam, tak powiem, krzywdę zrobić. Palimy tą te żyto na małą pyzmę. Nie wiem jak to będzie wydajnościowo szło, ale widzę, że tak na pewno mniej tego idzie jak trawy. Takie mam złudzenie. Prawda, że tych pokosów nie było ogólnie. Więc sam tragedii nie będzie, ubin ma nie powinien, a właśnie nie powinienem co, ja jeszcze wydam pieniądze na
w poprzednim odcinku, to był mój Jan Marzyncowy, wiem jeszcze poprzednim, bo przednim nagraniem, kupiłem wapno, rozsiałem tutaj wapno na łubin i powiem szczerze, że to fajnie się przyjęło. Szczerze mówiąc, to byłem w lekkim szoku, że to się udało tak zrobić. No i już wapna nie trzeba się martwić o wapno. Właśnie na gospodarstwie. No pojedziemy może tutaj, biorę jeden pies, którym tam zajedziemy. Żebyśmy tylko to ogarnęli w miarę możliwości. I tak w międzyczasie ja sobie przestawię pewnie na jeden na godzinę tempomat, żeby to jakoś szybciej było. No i teraz tak, jak to teraz zajechać, żeby to było miało ręce i nogi? I po pierwsze, jeszcze co muszę zrobić? Muszę wziąć 30 z paszowozem i cofnąć. 30. Bo nawet ją mówiłem, wstawić do szczypobory. Mniej więcej, żeby ona sobie tylko stała w tej szopie. Z tym paszowozem, żeby to mniej więcej miejsca nie zajmowało. Jak to tak będzie, czy ja teraz przejdę? No, kurdziwa, nie przejdę. Dobra, jeszcze mi nożniki, dobra, nie jest tak źle. Pik. Nie wiem, jak to będzie wyglądało, bo ja to kurdziwa tak te sypanie teraz, powiem, że ta pezma była dość malutka. Będzie chyba na dwa razy zrobić tutaj. Kompletnie nie pamiętam. Później nie pamiętam, jak to było. Jaka tu ogarniałem wszystko. Cyk. Dobra, no próbujemy. Rzucamy. Powoli ruszamy, będziemy patrzeć, czy to będzie wysypało poza, czy się jeszcze w silosie będzie mieściło, bo w silosie to byłoby luksusowe, jeśli nie, no to będzie lipa. Ale to nic, zobaczymy, jak to będzie się ogarniało. Na razie w miarę to jest, wiadomo, troszeczkę ciasno, bo widzicie, tu jest przecież zadaszenie z bykami razem, byki. To trochę miejsca zajmuje jednakowoż, ale tragedii jako tako nie ma z tym przejazdem. Żeby tak osiągnąć. Dobra, cyk. Ja sobie teraz tylko cofnę. No i ten sam i taką samą rzecz zrobię jak w tą stronę, czyli sobie tylko tak przejadę. Dobra. Dobra. To nie tak miało być. O, widzicie, już troszeczkę ciasnawa robi. Trzeba będzie to trochę zmodyfikować. Prawdopodobnie będą dwa pryzmy tam w następnym sezonie, raczej to będą dwie pryzmy z tamtej strony zrobione, żeby tutaj takiego luźno trochę było. I to lepiej, żeby to wyglądało, bo to widzicie, że naprawdę już trochę ciasnawo się robi. Pod tym względem, co jest troszeczkę plusem, może minusem tego wszystkiego, ale wiecie, no. Gospodarstwo własne, ale ciasne, ale własne, jak to się mówi, i no, trzeba się nieraz troszeczkę nabawić z tym, ale i tak są plusy tego, że już przywaliłem pewnie właśnie tak case, dobra, powolutku i grzejek, dobra, pik, trójka i czwóreczka, no case'em jednak tu już jest nic, no co pierwsze, szybciej. Mogę sobie teraz jeździć. Musiałem, ale dobra. Bo nie zwróciłem uwagi. Muszę to chyba ogólnie sobie takim taktem zrobić tutaj. To jest pole ewentualne. Ale mówię, jeśli to wykupimy. Ja to pole już kosztowne, to chyba 80 tysięcy kosztuje. No ale będę chyba chciał to wykupić w pierwszej kolejności teraz, bo te łąki to jeszcze mam możliwość jednego roku właśnie wykupu. Dobra, teraz tak, byśmy pojechali z tej strony, to byśmy ogarnęli chyba już. Czekajcie teraz, tak. Niech na godzinę, czekajcie, tam tak jedynkę dał. Ile ja będę grzał? Te
też dycha, dobra, to może być. Acia, ten nie włącza, bo się potem sypie. Tutaj to wszystko. Jeszcze wracając do tematu tego pola. Tu pole jest... Czekaj, tu. 76 tysięcy. 76 tysięcy musiałby mieć na zakup tego pola. Dużo nie pomyliłem. 50 tysięcy trzeba mieć na to, żeby to wykupić. No znaczy nie, będę starał się w takim sezonie zrobić, żeby to wykupić, chociaż przy moich rozkładach, że tak powiem, to trochę może być problematyczne. Czekajcie, mi tu przeszkadza klawiatura. Może być trochę problematyczne, ale to jest też wykonalne, tak, wiadomo. Ogólnie też, co zrobiłem, co jedna osoba mi proponowała zrobić w komentarzach. Czyli zmieniłem 60, bo moja, jak wspomniałem, zbugowała się poprzednio. Zmieniłem sobie na inną 60, która mam nadzieję, że ta się nie zbuguje, bo to jedna z najlepszych podobno podług gwiazdek na LS Portal właśnie była 60. Mam nadzieję, że teraz się nie będzie zbugować i może troszeczkę lepiej tam malowania są inne. Troszeczkę komfort może inny, ale ogólnie 60 jest i 60 na razie, z tego czego, jeśli będzie sprawdzała, no to zostanie na dłuższy okres, bo miała być wymieniana, ale jeśli będzie teraz działała, no to bez sensu mi wydawać, no podejrzewam gdzieś 40 tysięcy jeszcze więcej na ciągnik, bo tak mniej więcej by trzeba liczyć, żeby to zakupić, jakiś większy ciągnik, ewentualnie na tej klimocy, ale typu Zetora 5211, 7211. No to już troszeczkę by trzeba trochę kazy wybulić na to. A tak troszeczkę się odratowałem, mam nadzieję, i 60 zostanie na dłuższy okres, żeby po prostu też fajnie to mi banglało. Dobra, ogólnie chcę zobaczyć, ile mi tego zostało. No chyba dużo nie zostało mi ogólnie tego towaru do zebrania. Więc pominął mi tą pryzmę wejść. Mamy 20. Mamy 19 ton zawiezione, 19 tysięcy litrów, wiadomo, zawiezione już na jedną pyzmę, teraz będzie drugie, prawie że. Myślę, że tak 60-80 ton będzie sam raz na razie, na dzień dzisiejszy powinno mi starczyć tego żyta. Wiecie, jeśli będzie brakowało, no to mogę sobie strzelać ewentualnie, czy komuś będzie brakowało paszy, będę mógł sobie to wziąć. Zainwestować właśnie w jakąś inwestycję krótkoterminową, można powiedzieć nawet coś, że coś innego. Wszystko zobaczymy, jak to finalnie wyjdzie, jak to się schołki, jak będzie wyglądało właśnie pod tym względem. Fajnie by też było teraz robić walotki trochę tych sianokiszonek, o kuziwa. Kieszonek, to wiadomo, trzeba kupić pasę teraz. No patrząc w tym areale, które posiadam, trochę by teraz przydawało się częściowo zrobić w kostki, częściowo zrobić w okrągły. To też by miało jakiś plus albo wszystkiego. No i teraz by tak może nie lagowało. Chyba opuszczamy, lecimy. Do końca dojedziemy w błąd tego pokosu, chociaż może jest taka cicha nadzieja. Ten zakiszacz naprawdę dużo daje tego wszystkiego, wiadomo, że może być działany, chociaż nie, no działany mi się lepiej, że wiadomo, to nie jest na ilość tego towaru, tylko bardziej na lepiej, żeby się zakisło ten towar cały. A tu jednak działa to, że tak bardziej rozpiętościowo to działa. No zbrakło mi 30 kilo. Czyli mogę praktycznie powiedzieć, że pewnie tu wezmę. No i właśnie tu już mamy pełną przyczepę, więc... Ale case czuję troszeczkę tą... Chyba ja się nie dziwię, teraz 60 miała ciężko. Tą przyczepą myśli nawet case już się zbytnio nie ma. Ma ciężko z tą... Trzeba mu latać, no i tak. A wspomniałem, następny odcinek będzie prawdopodobnie będzie wapnowanie razem z oraniem, żeby tak byśmy mogli zrobić. No i zacząć się sobie musiał teraz poza odcinkiem to ogarnąć. Ale jest niedziela, w niedzielę chcę trochę nawet dobić odcinków, żeby w tygodniu mieć troszeczkę więcej czasu.
dla siebie. Wiadomo, bardziej bym wolał weekendy, no ale wiadomo, że sezon jest, a w niedzielę sezon, jak jest, gdyby nawet, to w niedzielę się tak nie robi jak w tygodniu. Więc trzeba sobie to jakoś rozgraniczyć, a nie chcę tych przerw robić, bo fajnie mi się to nagrywa i ogarnia wszystko. Więc teraz tylko kwestia, żeby to jakoś dobrze ułożyć, więc teraz te niedziele będą teraz nagrywane. Obwodniczka też posiadam teraz dużo, widzę tutaj. Słuchaj, teraz niedziele będą takie poświęcane na nagrywki. No, case ma troszeczkę ciężka, bo widzę. W tym ogranicie, tylko czekajcie, może ja dyszlę podniesę wyżej. Czy to było tak? Nie. To było w tej zasadzie, dobra, cyk. Cyk, sypiemy. Jak coś się wysypie, to się podgarnie i to nie ma problemu, wiadomo. Niestety minus taki, że tylko trzeba, za to chciałem powiedzieć, jest tylko matura, ale no, coś za coś. Może doinwestuję sobie do 60, to ja właśnie, żeby troszeczkę mieć wygodę co do ogarnięcia bydła. Może tak coś zrobimy, żeby to też po prostu było lepiej. Może coś jeszcze innego dowiemy, może jakąś nowaczkę kupimy, tego nikt nie wie. Jeśli coś taki fajnego w ładnych pieniądzach, to może, czemu nie. Czekajcie, teraz nie wiem, czy tak w sumie nie pojechać do przodu. Nie, czekajcie, tak. No jest trochę lipo, bo teraz bym trochę spienniczył tutaj ten silos. A dobra, jakoś tam sobie. Ja się nie daję radę, no nie ma jakiejś tam tragedii. Nie da, już mamy towaru niby. No trochę się wysypało. Poza za pryzmę, tego co widzę. Ale to nie jest źle, ktoś tam się to ogarnie. Ik. Teraz chodź się jakoś dobrze zmieści, żeby tutaj znowu czegoś nie przekaczyć. I będzie git. No się czas nawet trochę robi, wiadomo, pod tym względem. Ale życie takie jest, że musi być ci trochę ciasna, bo... Może jakaś będzie rozbudowa, jakaś modernizacja. Znaczy budynki ogólnie zostaną, tak? Co do całokształtu. Pamiętam, że jakieś inwestycje począł się właśnie o jakimś garażu, jakimś zadaszeniu, może na wiatr, jakaś wiatra właśnie typu na maszyny, żeby po prostu już to było i mieć to ogarnięte. Bo tego luzu trochę już można trochę poświęcić tego pola, ale musimy dokupić co najmniej dwa pola, żeby ująć, jak to się mówi, swojego pola z kolei i mieć już to z głowy. Dobra. Teraz byśmy zrobili cyk, 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 oczywiście tak. Opuszczamy podmierak i grzejemy sobie na noc. 18 minuta odcinka. No jest trochę tego, ale teraz co plus dla mnie jest, bo mam wejście. Mogę sobie zbierać z nożami właśnie ramę, co też trochę mi ułatwi robotę i paszowód będzie lżej, tak? Więc o tyle często noży praktycznie wymieniać, więc wiadomo, że ten paszowód jest jeszcze tak używany. No też pewnie będzie wiązał się z wymianą noży, ale myślę, że dobrze trzeba też może po części zarobić na te noże, na to wszystko i na swoje utrzymanie, bo już po zbiorze jadę kitować, jak to się mówi, zasuwać na zarobek przyczepą. Właśnie, bo mało to mało w mojej okolicy ma przyczepę. Czekajcie, tutaj to sparto, nie wiem, bo tutaj to nieźle. O, teraz powinienem trochę mieć lepiej, bo że mnie opuści dyszna i tu trochę może pozostawać, a teraz jest w miarę inne. O, coś tutaj. Aha, wyłączyłem przyczepę, dobra, spoko. Niechcący kliknąłem nie to, co trzeba i się spatoliło.
No i teraz elegancko. Można sobie zbierać. Żytko. A dużo tego już nie zostało. Myślę, że to na jedną przyczepę, może a półtora przyczepę gdzieś będę miał i... W sumie za, jak to się mówi, takie pół darmowe, to nie jest tak źle. Wiadomo, teraz to już mógł sobie zasiać gdzieś we wrześniu, no chyba jeszcze we wrześniu tak było się, nie? Ej, ale tam trochę może lepiej to doprawić, to może gdzie lepiej. Nie wiem, zobaczymy. Jak to wyjdzie. Chociaż też nie wiem, czy ja nie mogę się zasiać na kiszonkę prędzej. No to na zielonkę. Już można siać teraz. Czy można teoretycznie w lipcu siać? Sierpień, lipiec. Dziwne trochę to jest. Ale w sumie czemu nie? Można i tak to robić. Myśmy zasieli sobie w sierpniu żyto na kieszonkę, to byśmy mieli w kwietniu, bo w maju większą, może i większą ilość. A tak? I tak w sumie nie ma tragedii. Nie ma tragedii pod tym względem. Wiadomo, aż areał był, no to było lepiej. Jakby takie jedno pole, które odda mi parę przyczep, 2-3 przyczepy, to i tak jest luksus. W tym momencie. Ale patrz, jak to się fajnie komponuje ten case'ik z tą przyczepą. Bardzo ładnie, bardzo elegancko. Wydaje mi się, że to był zajebisty zakup. No i widzicie, no i się sprawdza teraz z tym... z tą przyczepą. Marek ma testowany, można powiedzieć, faktycznie full opór, można powiedzieć, ponieważ no, jednak z tymi nogami też taka ta przyczepa, jak jest załączone noże, to troszeczkę też dostaje wałek, ogólnie cały ciągnik, ale teraz wydaje mi się, że jest bardzo, bardzo dobrze to zrobione. I elegancko to będzie. Dobra, widzę, że będzie półtora przyczepy jeszcze. Pół szczepy całe. Więc nie ma tragedii jakiejś tutaj zbytniej. Dobra, a ja nie będę przedłużał odcinka. Nie w dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Jeśli taki odcinek się spodobał, stać łapkę w górę, komentarz. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się następnego odcinka. Na razie. Cześć.